poniedziałek 31 marca wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski. A dzisiaj w serwisie? Rewolucja w e-administracji. Konieczny Walej Sław. Młodzież zapobiega pożarom. Mariusz Grat, poseł na Sejm RP, zorganizował konferencję na temat rewolucji w e-administracji. W trakcie konferencji Rewolucja w e-administracji o informatyzacji rejestrów państwowych, czyli nowym podejściu do realizowanych projektów informatycznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, mówił Rafał Magryś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Chcemy zaaplikować taką ideę, która od wielu lat krąży wszędzie i w jaki sposób jest realizowana, ale myślę, że od 1 stycznia 2015 roku ona zostanie w pełni zrealizowana, to jest odmiejscowienie. To znaczy, że każdą sprawę będzie można załatwić w dowolnym urzędzie i sporą ilość spraw właśnie z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych będzie można załatwić przez internet. Nie jest tak jak do tej pory, że żeby dwoje osób chce ze sobą zawrzeć związek małżeński i potrzebuje zaświadczeń z urzędu i na przykład pracują w Gdańsku, w Warszawie czy w innych miejscowościach, muszą przyjechać do tego urzędu, żeby to uzyskać. My od 1 stycznia 2015 roku będziemy oferowali taką możliwość, że w dowolnym urzędzie w Polsce, w tym miejscu, w którym akurat są, będą mogli pozyskać ten akt. Tematyka piątkowego spotkania zorganizowanego przez posła na Sejm RP Mariusza Grada skupiała się wokół praktycznych aspektów realizacji programu PLID. Tym samym uczestnicy poznali szczegóły dotyczące nowej aplikacji do obsługi SRP źródło oraz najważniejszego elementu projektu szkoleń wdrożeniowych dla wszystkich pracowników samorządowych mających już od 1 stycznia 2015 roku pracować na nowym systemie rejestrów państwowych. Kolejną osobą, która odciśnie swoje buty w Zamojskiej Alei Sław, będzie rzeźbiarz Marian Konieczny. Informację o umieszczeniu odcisków butów Mariana Koniecznego w Zamojskiej Alei Sław przekazano na konferencji prasowej w miniony piątek w siedzibie PGE Obrót SA, oddział z siedzibą w Zamościu. Osobą, która w maju bieżącego roku będzie uhonorowana w Zamojskiej Alei Sław jest światowej sławy rzeźbiarz profesor Marian Konieczny. Jak podaje Andrzej Kędziora w Zamościopedii, Marian Konieczny jest autorem m.in. pomników warszawskiej Nike, Lenina w Nowej Hucie, Grunwaldzkiego w Krakowie, a także w Zamościu pomnika Jana Zamojskiego. W zrewitalizowanym obiekcie dawnego carskiego kasyna mieścić się będzie i udostępnimy ją w najbliższych dniach w kwietniu Galeria Rzeźby profesora Mariana Koniecznego. Jego prace i projekty jego rzeźb trafiły tutaj do Zamościa dzięki inicjatywie i staraniu pani Marii Sarnik-Koniecznej, która przez wiele lat w Zamościu była miejskim i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Profesor Konieczny przekazał dla Zamojskiego Muzeum do eksponowania w tej galerii około 20 rzeźb odlanych w brązie, również projektów. Dzięki, do zobaczenia. W Zamojskiej Alei Sław znajdują się już odciski butów Jana Machulskiego, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Krzysztofa Zanussiego, profesora Janusza Stannego, Stefana Schmidta i profesora Jerzego Kowalczyka. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy profesora Mariana Koniecznego w Zamojskiej Alei Sław odbędzie się 30 maja 2014 roku. Tego samego dnia odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy jego rzeźb w tzw. koszarach kozackich na plantach. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu przeprowadzono 37. eliminację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Do 37. eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom przystąpiło 27 uczestników, zwycięzców eliminacji gminnych z terenu 13 gmin powiatu zamojskiego. Turniej był zorganizowany w 3 grupach wiekowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału, eliminacje ustne, w którym trzeba było udzielić szerszej odpowiedzi na kolejne dość trudne pytania. 37. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież Zapobiega Pożarom ma na celu przybliżenie, nakreślenie zasad informacji na temat
ochrony przeciwpożarowej, zasad bezpiecznego zachowywania się w różnych okolicznościach i sytuacjach, zapoznania się z pożarnictwem, jakie funkcjonuje w naszym kraju, strukturami, a przede wszystkim integracja dzieci i młodzieży szkolnej skupiająca się wokół ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu zamojskiego. Mamy mniej wypadków z udziałem dzieci i młodzieży, mniej pożarów i wszelkich niepotrzebnych zdarzeń. W pierwszej grupie wiekowej, czyli wśród uczniów szkoły podstawowej, pierwsze miejsce zajął Przemysław Kapuśniak ze szkoły podstawowej w Wierzbie. Na drugim miejscu podium stanął Dawid Węcławik ze szkoły podstawowej w Zawadzie. Trzecie miejsce przypadło Dawidowi Gruszeckiemu ze szkoły podstawowej w Mionczynie. Druga grupa to uczniowie gimnazjum. Tu na pierwszym miejscu znalazł się Adrian Śwircz z gimnazjum w Wierzbie. Drugie miejsce zajęła Iga Płachta, gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich w Zamościu. Na miejscu trzecim Bartłomiej Kalinowski, gimnazjum w Grabowcu. Grupa trzecia to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Tu najlepsza była Beata Nędzyńska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. Na drugim miejscu uplasował się Paweł Zarek z liceum w Zespole Szkół w Grabowcu. Na zwycięzców czekały ciekawe nagrody. Dzięki przychylności sponsorów, a więc starosty zamojskiego pana Henryka Mateja, zarządu powiatowego całego powiatu zamojskiego, jak również przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Zamościu i spółki Eurocar Zamość, dealera samochodów Renault, którzy przekazali cenne nagrody. Za pierwszą nagrodą są rowery, drugą nagrodą tablety, no i trzecią nagrodą drukarki. I każdy z uczestników również otrzyma pamiątkową maskotkę. W przerwie pomiędzy etapami eliminacji młodzieży oraz opiekunom strażacy z zamojskiej jednostki zaprezentowali pokaz pojazdów i sprzętu pożarniczego. Zwycięzcy eliminacji powiatowych wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich i mają szansę zakwalifikować się do eliminacji centralnych. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.